Cześć ludzie, z tej strony Basegal. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to proszę nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i komentarz oraz bawcie się dobrze przy materiale. Cześć! Hej ludziska, z tej strony Metal Lover i ze mną jest jak oczywiście niektórzy, raczej zjebałem od nowa. No może chyba chodzi Ci o to, że niektórzy inny tylko ja, nie? O tak, to Ci dobra. chodziło? Tak. Ja mam Cię uczyć języka polskiego. Co? Ja mam Cię uczyć języka polskiego? Tak. To się kiepsko w szkole poradzi ten. Nie, bo mam zajebistą nauczycielkę polskiego, no to. Aha. Kurwa, co on tak w sumie? Tak cybernetycznie coś mi ten tym brzmiało, a to przecież już gramy tutaj z Tom. Aha, oczywiście. Panią Eevee. Trzy itemy. Ej, come on, czemu mi tak sygnie to? Nie wiem. Ciągle itemy spadają jakieś te, a raczej skały wypadają, się rozwalają. Ja muszę w końcu chyba dofragmentować moje dyski. Dofragmentować w końcu? No. Nie defragmentowałem, a w sumie, no, ani razu ich jeszcze nie defragmentowałem. A taki ten... Aż tak bardzo. Mi się ogólnie jakoś tak dziwnie wydaje, że tamci trochę tak w niektórych momentach skaczą. Bo przed chwilą widziałem, jak ta jej w cały była w miejscu i potem nagle przyteleportowała się. Nie wiem. Skier, czy w końcu kiedyś natrafiłem na swoich widzów? Pewnie kiedyś. Albo kiedyś trafimy na kogoś, kto też nagrywa, nie? No, śmieszne to by było. No w sumie. A ten, czemu nie gram Aron, bo nie chcę się jak spić. Wbiłem 26 level i po prostu berserka nie widziałem często, a samo po prostu mi się nie chciało grać, bo to za długo trwa. Tak po prostu. A dobieranie ten, kurczę, na tych małych poziomach jest po prostu tragiczne. No akurat ten, to trzeba przyznać. Dopiero tak właśnie, znaczy jest pod koniec Altery już, dopiero można sobie dobierać praktycznie całe drużyny. Bo tak to wiesz, na tych małych poziomach to czekasz, kurwa, czekasz i dalej czekasz, no w sumie dalej czekasz i po 5 minutach okazuje się, że i tak idziesz sam. Jakiegoś Vergo Arcymaga coś tam, 4 razy. No, widzę, 1 na 4, nie? No. To je boss jakiś? Czy po nie, prostu to te, no, to magiki takie, myślę. Ty tam magiki. Oj! Widzę, że wpadliśmy w ten sam dół. Jest tylko jeden dół. Boże, jak ja dawno w to nie grałem. No. Może mnie kombosa nie potrafię wyprowadzić, ale to poczekajcie, ja się rozgrzeję. Więc chyba będę napierdalał. S+, S+, S+. Dobrze, że zamarzenia nie karają. To nie marzenia. A tu właśnie macie okazję zobaczyć Ewę, bodajże Betty Serafinę. Oraz to jest chyba Raven. Raven pod ten, co się, z kosiarza się go robi bodajże. Nie, to nie jest ten Sword Taker, tylko nie pamiętam się nazywa. No nie pamiętam właśnie, on tam Fist of Fury czy jakoś tak. No coś takiego. Wiem, że po polsku pierwsza przemiana, pierwsza klasa to jest kosiarz. A potem Durachan. Jakoś inaczej. Co? A potem jakoś inaczej. A potem jakoś, no... Śmiesznie. Ej, no come on, czemu mi tak kurwa wschodnie? To mnie denerwuje. Metal się denerwuje, to jest zły omen. Pewne rozkazy, 7 na 10, o coś światowego. Dropu. Głowę dostałeś jego. Tak? No. Joch, joch. To jest pewnie jakiś ten... Akcesorio no jest, albo Diablo to jest akcesorium. Na plecy bodajże. Maga żeśmy załatwili, tylko jeszcze tych... demonicznych tych nie załatwiliśmy. Chyba zabrakło ileś tam. No chyba, że masz już wszystkie, no to... Ale co?
No ten... demona coś tam te... Zara, jak to jest? Tajemne rozkazy demonów. Nie, no to jeszcze trzy bossy musimy rozgrywać. Aha. To jest tak... Oddałem Kesta na tego. Atak mniejszy, obrona większa. Nie, atak mi się bardziej podoba. Chcesz tą głowę? A co ona to daje? Na plecy. To jest na plecy. A co ona daje? 3 ataku, 3 magicznego, obrona 18, magiczna 18. Dodatkowy efekt dopiero po identyfikacji. No to może... W sumie zidentyfikuję. O, prędkość ładowania do palaczy mocy 35, PZ plus 1400. Co do palacza, to chyba bardziej tobie, nie? Czy jak? No ale masz parzety tutaj. No w sumie. A moje skrzydełka są lepsze, bo mają uniki. No to daj, to wolę uniki. Zobaczę, co się będzie co się stanie z moimi plecami. No niewiele, ta głowa nie jest, ale taka duża. A przynajmniej na czołgu nie była taka tak widoczna. Gdzie ty jesteś w ogóle, kurde? No jest, stoję koło ciebie. Nie widzę cię, daj mi tradę. Co? Daj mi tradę. Czekaj. Zaproś do handlu. Tradę. Dobra. Akcesoria. Za ten czas już włączę dobieranie znowu. Tararacza. 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 No jak idę, to ją widzę, ale tu musimy iść cały czas w lewo. Bo ona tak się ustawiła jak taka deskorolka albo coś w tym stylu. Czemu mi się quest pokazuje strzałka w górę, w niebo? Mi też właśnie. Nie wiem, o co chodzi. Na niebie mamy questa, musimy dolecieć na księżyc. Ok. Dobrze, poczekaj, tylko wyciągnę moją podręczną tą rakietę kosmiczną. A nie, tutaj z tym kolesiem, z tym małym mamy pogadać. To nie jest takie proste, dlatego się co ty chcesz? Epicka jakaś misja. Wejdź do świątyni. Dziękuję. Ekspert przynajmniej. Tak tu mówi. Nie no, pytanie jakieś na mam, ale to chyba tylko do tych pobocznych misji. Nie no, to jest epicka tutaj misja, to jest ten Alvar, czy jak to on tam ma. Plansza, o! I to się szybkość, wejść do świątyni trudno w 8 minut. Weź sobie ten quest, w tablicy jest jak coś. Albo do kowala idź. Co, jak chcesz. Wejście do świątyni, u kogo to było? Epicka, czy jak? I to jest standardowa. Plansza, nie? Mhm. Przyjmij Kesta. Zatrzymaj demony. W ogóle jak to moja SR, kocham. Nie... Powtarzałki to nie za bardzo mnie interesują. Za 18% będę miał ewolucję mojego Pokefrenzla. Pokemony. I będzie mocarzem. O, tu macie okazję zobaczyć, jedziemy, we dwóch. Jest. W dwójkę tylko pójdziemy. Nikt nie chciał powtarzać. Wszyscy damy radę, zrezygnowali. Mamy 8 minut na to. Aha, fajnie. I straciliśmy 5 pierwsze sekund na to, że się przywita ten, że nam się postacie ten witały. Potem stracimy jeszcze jakąś minutę, że na ten, na końcowe napisy. No, też fakt. No, a tutaj oczywiście od razu mamy tego mocarza jakiegoś tego tarczownika. A jak żeby inaczej? Krzanić. Ja się w tańcu nie pierdolę. W sumie dziwnie by to wyglądało. Ta, a widziałeś ten film? Właśnie, a teraz. A widziałeś ten film tego? Chłopaki z sąsiedztwa? Czy nie, jeszcze zaraz. To byli chłopacy z sąsiedztwa? Chyba tak, chłopaki z sąsiedztwa. Nie. Ze z tym, co występuje. Występują tam dwie osoby z tego, ze strasznego filmu. Takich dwóch mężczyzn. Będę obsady tego strasznego filmu. Aha. Pamiętam tylko, że tam był ten, Charlie Sheen. No to był w trójce chyba. No, w trójce. I w dwójce też.
No, to u tego chyba księdza czy pastora grał, coś takiego było. No, w jednym grał pastora, a w drugim ten... A w drugim był nie, w trójce i w czwórce występował? Tak, no. W trójce i w czwórce. No, w jednym był pastorem, a w drugim... On występował na tej farmie, jak byli ci kosmici. No, to w trzeciej części, a w czwartej części natomiast wystąpił bardzo okazyjnie, bo... Pokazali, że niby zamiast że jakichś tam leków, nie, to wziął dużą garść tego Viagry. A tak było. I mu się przyczepił kod do tego. Do członka, nie? Nie zresztą ale... tego filmu w ogóle. Najlepsze jest... Jeżeli masz zobaczyć sobie jakąś komedię w najbliższym czasie, to razem ci obejrzy właśnie tych chłopaki z sąsiedztwa. Bo... To mi tak rozwaliło system. Facet przykładowo wylądował w szpitalu i oni przychodzą go odwiedzić, a on mówi na to: chłopaki, lekarz mi powiedział, że już nie będę chodzić, nie? I zaczynają tam tragedia, płaszczać i tak dalej, nie? Załamani, i w pewnej sekundzie jeden sobie tak się orientuje i nagle wali tego gościa w łeb: durniu, przecież ty od urodzenia nie chodzisz. A on: a no tak, faktycznie. A to wszystko w porządku. To czekaj, co ja ostatnio oglądałem takiego fajnego? Nie pamiętam. Oglądałem ostatnio tego Hobbita. Zmęczyłem go w końcu do końca. Pierwszą część, czy którą? Drugą. No pierwszą oglądałem, raczej oglądałem, no nie zasnąłem. W kinie jakimś tym. No ja drugiej części jeszcze nie oglądałem. No i powiem ci, no dobra, ta druga część jest lepsza niż pierwsza. Było kilka fajnych momentów. Ale to jednak... Nie, mi się wydaje, że fajnie zrobili... wiadomo, że skok na kasę był, bo zrobili z tego z jednej książki zrobili trzy części. A Władca Pierścieni chyba sam miał trzy części, nie? I zrobili trzy filmy z tego, nie? Tak, no powinno tak być. A natomiast z Hobbita to jest jedna książka i zrobili trzy filmy, więc tak ten rozłożyli to w czasie. Plus tego mi się wydaje, że nawet dobrze zapełnili te brakujące te... czas pomiędzy tymi scenkami, pomiędzy tymi sytuacjami, dobrymi scenami walki, o, i tymi pomysłami w ogóle, co mogło się, co oni robią przykładowo w wolnym czasie, tak te krasnoludy, tak było we w tym, co walczyli z tą bandą goblinów, to mi się widziało akurat w tej pierwszej części. Teraz mówisz o pierwszej części, nie? Tak, mówię o pierwszej części. A w którym, jak oni uciekali z tych podziemi, czy...? No jak uciekali z tych podziemi, co ten... Bilbo zdobył ten... pierścień od goblina... tego, od Golluma, nie? I... tam później uciekali, jak uciekali, to było pełno takich... fajnych scen walki, jak oni tam wykorzystywali otoczenie po prostu. A tak. No to było fajne akurat. Właśnie w jedynce mi się podobała właśnie ta akcja z Gollumem, te zagadki. No, to było świetne, jak po prostu tak wyreaktowałem się, to jest kosmos. I właśnie te ucieczka mi się też podobała z tych podziemi. W ogóle też fajny motyw był ze tym, jak pokazali dokładnie, jak w góry się tłukły nawzajem, nie? To no, mi się strasznie podobało. Nagle oni idą, a tu nagle góra cała wstaje, zaczyna rzucać kamieniem, czymś ten, o drugą górę, potem jednak góra wychodzi ten, ledwo co wstała, to druga mu od razu z pionchy w papę dała. To mi się diabelnie podobało. No ja skończyłem dwa questy. Akurat. Czemu dwa? No bo tajne rozkazy demonów i wejście... Nie dostałem tego. 8 minut. Nie dostałeś tych? Nie. Dalej mam 7 na 10. Jej, dostałem. Co ja mam teraz? Plansza Peita Max Expert 3 razy. Z oceną B lub więcej. A to nie jest problem. No to akurat nie. Kręty korytarz. A nie, aha, bo ty zrobiłeś to tajemne rozkazy, nie? No. Suka bladzi. Bladź, Tordonia, bladzi! Nie, ja pamiętam, jak grałem w Metro. Co tam za każdym razem. Alarm się podniósł, to bladź, Tordonia, bladź, nie? A potem te
odgłosy tych karabinów dziwacznie zmontowanych. Widzę cię! Elficka blondyna. Czekaj, bo to jak się pisało, korytarz przez Z kropką czy RZ? Korytarz? Mi się wydaje, że przez RZ. Chociaż nie jestem mistrzem autografii. Jak nie, ktoś mi to pisze, ja pierdolę. Dobrze. Jeśli kogoś będę wprowadzał w błąd, to przepraszam. O! Ktoś doszedł. Gdzie? A, tu. Do nas. Magia. Magic. W ogóle zresztą sobie chciałem odświeżyć pamięć z pewnym filmem, bo za cholerę go nie pamiętałem. Mianowicie Wanted. A, ten Wanted. Ściganie z Angeliną Jolie i Morganem Freemanem. I i zakręcającymi kulami. Tak. Najbardziej mi się widziała końcówka. Jak kurde, z jakiej odległości on ze tej snajperki strzelał. Nie, wiesz co, ale to jest jeden z nielicznych filmów akcji, nie? No. Bo zazwyczaj jest tak, jest główny bohater, jest pełno spowolniony do tego, jest jeden i przeciwko, strzela przeciwko 200 tysięcy kurwa ludzi i mu się w ogóle amunicja nie kończy. No. Tutaj w końcu zrobił, w tym filmie było tak, że on co chwilę brał od kogoś bronię. No, to było, no, to było fajne. On po prostu biegł przez tą bazę, przez te coś tam, jak to nazwać. No przez tą karnię, o. No w sumie, bo to jest karnia. Tam, w ogóle ten tam się wbija, rozpierdala w ogóle wszystko, i wszystkich. I nagle mu się magazynek kończy, zabiera gościowi karabin i tak dookoła strzela. I się dalej. Wrzuca ten karabin, czekaj, to jest też tak, może myślałem, że dałem znowu ten. No to jest akurat, trzeba przyznać, nie? To dobrze zrobili. Ale w sumie nie zdziwiłbym się, jakby zrobili z tego film, w którym facet ma tylko jedną kulę i zabija wszystkich. No właśnie, to mnie wkurwiło właśnie pod koniec filmu. Jak właśnie Angelina się dowiedziała, ale czy ten, jak Morgan powiedział całą prawdę, że oni wszyscy są niby, wiesz, na tym... No, na tej... Że mają iść po prostu do piachu. To ona wzięła, tak zakręciła pocisk i chyba 6 osób dookoła tej okrągłej sali, po prostu łącznie z nią, dostało wejść. Zastrzeliła, no, to wiem, to... Jedną kulą. To było faktycznie takie jakieś dziwne. A o początek filmu, jak rzekomo ten jego ojciec, znaczy wkręcili go, że to jest ten jego ojciec. No. Wyskoczył z tego jednego budynku i przeleciał przez kurwa taką niebitną ulicę. No to też tak trochę rozwaliło mi system. Ja tak zobaczyłem, to jest jeden z tych filmów, nie? Co ja pomyślałem. To jest jeden z tych filmów, co to ludzie są nadnaturalni, nie? I faktycznie trochę było, no ale jakoś bardziej mi się podobało motyw z zakręcaniem kul niż z tym, że on nagle kurde, nie wiem, założył sobie pancerz z tego, z Crysisa i zaczął przelatywać między ulicami, nie? Przecież on nie założył żadnego pancerza, co ty gadasz? No mówię tak sobie ten... Aha. Że to tak wyglądało, jakby nagle założył pancerz tego z Crysisa i przeskakiwał między budynkami. No bo taka jest prawda, nie? Tak to wyglądało przynajmniej w moim odczuciu. Nagle wziął taki dość duży rozbieg i nagle... No nawet przez to, że się ten windzie zgniótł, tam gdzie trzymał stopę. No. Plus ten... cały te wszystkie kamienie nagle taki wiatr miał. No. Aż ściany pękały. Było popierdolone. To w ogóle był to jak... Akurat ten element to był taki jakiś... The fuck, bo... Ale wiesz co, fajne było jak ten, jak strzelał się ze swoim ojcem i każdy strzał równał się z tym, że oba pociski się spotykały w połowie drogi. No w sumie ja się nie dziwię, ojciec na pewno nie chciał go zabić, nie? Ale ten młody chciał go zabić, bo go kurde zrobili jajo. No. Ale w sumie... Jego ojciec też był zarąbiście utalentowanym. Takie pomysły miał, że to jest ten. A właśnie, jeszcze jedna rzecz mnie rozpierdoliła w tej grze, która po prostu była... W grze czy w filmie? Co? W grze czy w filmie? Bo gra też jest. Tak? No. Tak widziałem. Tylko, że... W filmie.
i opowieść jest zaraz po tym, co się stało w jedynce, nie? Taki no, numer. Ale domyśl się, co ma na myśli. To może nakieruj mi jakoś tak po... To było na samym początku filmu i na samym końcu filmu. No, a to ze snajperki? Tak. Ten strzał? No, faktycznie. Ten strzał, ale nie, mnie właśnie to rozwaliło, bo właśnie mówiłem o tym, nie? Że ten... Ta akcja ze z tą... Z tą wyrzutnią, ze z tą snajperką, to mnie tak... Faktycznie rozbiła, że to jest masakra, bo pod sam koniec filmu Freeman sobie szczęśliwy myśli, że go załatwi, a tu nagle jakiś losowy kolo się pojawił. Z dupy. A potem nagle, kurde, zastanawia się what the fuck i jeb. I kula, a potem nagle, kurde, rotacja w tył, jak ta kula, kurde, rozczłonkowuje się z trzech... z jednej kuli wyszły trzy, nie? Części. Albo cztery nawet. Nie, trzy chyba było. No, podstawa, potem była to, że była ten drucik, było widać, a na końcu był tylko sam trzonek się kręcił. No może. Bo to faktycznie fajnie wyglądało według mnie, no ale pomysł z takim, że on to... No, ja nie wiem, kurde, on chyba przez cały Manhattan, kurde, przestrzelił z tej snajperki. Dalej. Nawet więcej. W sumie ile już nagrywamy, bo już nie pamiętam. Nie mam pojęcia. No właśnie. To dobra, to my się tu pożegnamy, nie? Tak, bo już nam straciliśmy rachubę. F5. Teraz cię widzę. A ja cię widzę cały czas. A nie, już wtedy był za duży natłok ludzi. Bohater Pongo. Tak. Dobra, to się żegnamy ładnie. A tutaj mogą postaci tańczyć, czy nie? Nie, chyba nie. W ogóle, ej, odwróć się plecami tylko. No. No, włosy ci to zasłaniają. No tak, tylko, ale jak idę, to widać. Ten. A. Całą maskę. Dobra, anyway, bo my się tak żegnamy, jak kurwa skończy dupę trąba. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bersik też? Też. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye, bye. Cześć.